Wielokrotnie idzie, to ja nic nie wiem. Pan sekretarz tak co innego. On wie. A zrobię to nawet powiedziałby. Nie, tu nie o to chodzi. Chciałabym mówić z profesorem Żywakowem. Tylko ja nie wiem, czy jemu można. Tak. Witam serdecznie na inauguracyjnym spotkaniu, na inauguracyjnej projekcji dyskusyjnego klubu filmowego w Dobrym Tonie w Białymstoku. Pomysł DKF-u pojawił się niecały miesiąc temu. Na pomysł wpadła pani Ewa Cywińska z Fundacji Smoleń 2011 oraz pan Adam Radziszewski z Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Ta wspaniała koncepcja ma na celu zaprezentowanie Białostoczan dorobku polskiej i zagranicznej kinematografii. Chcemy prezentować ciekawe, kultowe, dobre filmy. Chcemy o nich rozmawiać, chcemy również poszerzać horyzonty poprzez zapraszanie ciekawych osób, historyków, specjalistów, ekspertów w dziedzinie kinematografii, także w przyszłości być może reżyserów, aktorów. Chcemy, żeby to było fajne, ciekawe miejsce na kulturalnej mapie Białegostoku. Jakie są plany takie dalekosiężne, jeżeli chodzi o trwanie tego DKF tutaj, w tym miejscu? Czy coś się zmieni w przyszłości? No, to wszystko zależy od widzów, od frekwencji. Jeżeli frekwencja dopisze, to oczywiście DKF przetrwa. Chcemy wiązać te prezentowane filmy również z ważnymi datami i uroczystościami w czasie roku. Chcemy na Dzień Żołnierzy Wyklętych, w okolicach Dnia Żołnierzy Wyklętych pokazać film albo o rotmistrzu Pileckim, albo o generale Nile. W kwietniu to jest dobra okazja na zaprezentowanie filmu o naszym polskim papieżu. Także staramy się, żeby te plany były ściśle zakorzenione z tym, co aktualnie się dzieje, z tym, co aktualnie przeżywamy lub jakie święto obchodzimy. Dzisiejszy film Młody Las tytuł, że? Jest to film o młodych patriotach sprzed wojny, II wojny światowej. Tak, tak. To jest film, którego akcja dzieje się w 1905 roku. To jest film o kształtowaniu się postaw, co jest dla nas bardzo ważne. To jest film, który mówi o kształtowaniu się postaw od postawy asekuranckiej do postawy człowieka świadomego, swojego patriotyzmu, swojej polskości, tego, o co powinien walczyć i czego powinien się obawiać. Z tego, co zauważyłem, jest to film w ogóle niedostępny, niewyświetlany nigdzie, poza właśnie takim jak tutaj miejscem. Tak, i właśnie dlatego coś takiego jak dyskusyjny klub filmowy w Dobrym Tonie jest dobrą okazją, żeby pokazać filmy, których nie można zobaczyć na co dzień, a które są ważne z punktu widzenia kształtowania się pewnych dobrych postaw patriotycznych. Chcemy takie właśnie rzeczy pokazywać, takie rzeczy prezentować. Czyli jak nazwa wskazuje, dyskusyjny, po filmie, po projekcji mamy okazję podyskutować jeszcze o tym, co widzieliśmy. Tak, podyskutować i będziemy starać się, aby dyskusje prowadziły osoby kompetentne, znające się na rzeczy. Serdecznie Państwa zapraszamy do tej dyskusji. Dziękuję. Mówił Pan Konrad? Konrad Zieloniecki, prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Dobrym Tonie w Białymstoku. Dzięki śliczne.